Monika jest taką wrażliwą kobietą. Kobiety są wrażliwe jak te kwiaty. Jak to kobiety, znaleźliśmy swój język od razu, a włosy, ubrania, kosmetyki, biżuteria. Jest to moja przyjaciółka, z którą mogłem i mogę normalnie porozmawiać o wszystkim. Monika Koszyńska była szyta na miarę. To znaczy ona idealnie do tego pasuje i od razu wiedziałem, że to będzie odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Dzięki własnym doświadczeniom wyjątkowo dobrze rozumiała naszych uczestników. Zawsze chciałam śpiewać. Odkryłam to jako dziecko już bardzo wcześnie. Od najmłodszych lat bawiłam się po prostu w ten sposób, że występuję, że śpiewam. Miałam szczęście, że znalazłam się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Spotkałam muzyków z zespołu Various Monks. Ja byłam dziewczyną 21-letnią, właściwie rozpoczynającą taką drogę. No i od razu tak na głęboką wodę wskoczyłam. Weszłam do zespołu, który miał bardzo znane piosenki. Ja kochałam te piosenki, bo ja się na nich wychowywałam. I nagle ja je śpiewałam i cały wielki tłum śpiewał ze mną. Tłum ludzi skanduje imię twoje na przykład. To jest euforia. Wracaliśmy z koncertu. Była paskudna pogoda. No i to co zazwyczaj. No, jechaliśmy za szybko. Po krętej drodze. No i tak się nie przejechaliśmy za daleko. Pamiętam ogrom bólu. Nie myślałam, że tak może człowieka boleć ciało. Ten moment, kiedy też uświadomiłam sobie, że nie czuję nóg. Jak sobie czasem wyobrażam, że miałabym coś takiego przeżyć drugi raz, to chyba bym nie dała rady. Długo się łudziłam, że będę chodzić. Myślę, że to trwało kilka lat. Ja nie mogłam patrzeć na siebie. Widziałam kogoś zupełnie innego, kogo nie umiałam zaakceptować. Myślę, że chyba takim przełomowym momentem było to, że wróciłam na scenę. Ten odbiór był tak ciepły i tak pozytywny, że ja po prostu poczułam, że jest dla mnie miejsce jeszcze. Warto jest wierzyć i w siebie, i w to, że będzie lepiej w naszym życiu. Przełamywać swoje słabości, swoje bariery. Myślę, że to nam może dawać siłę nawet.